Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett. Kolejny materiał z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ostatnio po naszych różnych podróżach, upadkach i złamaniach postanowiłem, że chyba pójdę w inne miejsce, zaryzykuję. Najwyżej spotkam takie zjawy, upiory i inne straszne rzeczy. Będzie to dla mnie o wiele lepsze i bezpieczniejsze niż skakanie, łamanie kości i tracenie na ten, no nie wiem, z 5 minut nagrania. Srebrny miecz wiedźmińskiego cechu kota, więc hura, udało nam się tutaj to znaleźć, ale żeby być uczciwym i sprawiedliwym, pewno? Ale żeby być uczciwym i sprawiedliwym, to sobie to zwiedzimy. Może trafimy tu na jakieś fajne rzeczy. Nie wiem. Tajemnicze przejście, przez które nie mogę przejść. To jest zagadka. Zagadka dla ludzi, którzy są mądrzy. Czyli nie dla mnie. No nie wiem. To, że tutaj trzeba wziąć, walnąć Ardem. O, proszę bardzo, jednak można. No, ale to raczej nie jest odpowiedzią na moje pytanie. To, że... Okazuje się, że tu można wziąć. Jest łapa. A na to, co mi pokażą wiedźmińskie zmysły? Że jest jakaś magiczna bariera. Najlepiej z magiczną barierą radzi sobie bezimienny, no ale że niestety Geralt ma imię, no to... Late, apologize. No ale dobra. Zdobyliśmy sobie to, co trzeba. To jest w tym miejscu tutaj. To miejsce w ogóle ma nawet jakiś fajny znaczniczek, to jest... Est Tayar. Co to znaczy? Są jakieś miejsca, które są niebezpieczne dla nas póki co. Możemy sobie na... Wieś Urster się kopnąć, później sobie podjechać do łódki i łódką popłynąć na wysepki, znaleźć kolejną część. A na samym końcu wrócić tam, gdzie byłem i zastanowić się, jak tam dotrzeć. Bo to są na pewno jakieś jaskinie gdzieś w środku, do których nie mam pojęcia, jak się dostać. Na pewno nie chodzi o skakanie i łamanie sobie kości. Ojejku, ale masz oczy! Ale mam oczy! Mam oczy! Oczywiście, że mam oczy. Byłbym ślepy. Dobra, czy mam tutaj coś jeszcze ciekawego? Nie. Ale będziemy sobie mogli w sumie... Nie pamiętam, czy to z cechu gryfa właśnie? Zrobić? Jakiś fajny szpej? To nie kupiec. Czego? Psiego. Pokaż, co kobieta tam w tle bardzo źle się czuje. Dobra. Może to jakieś schematy, które ja lubię po prostu kupować dla kupowania. Wow, nie, tylko jedno schemat. No sensu więcej. A nie, to pergamin, no szukałeś mnie. Dobre przewodniki jakieś już czytane. Rupieci nie mam. Broje byś chciał, ale tobie jej nie odsprzedam. Ogólnie rzecz biorąc, to tak, właśnie udało mi się znaleźć jakieś mapki u jednego z handlarzy, które pozwoliło mi na... zrobienie sobie znaczników na Skellige. Jak się okazuje, to każda mała wysepka to swoja mała tragedia, więc i ta wysepka, i ta wysepka, i ta dostały teraz znaczniki, więc będę miał łatwiej, jeśli cokolwiek będę miał robić na Skellige. A chcąc, nie chcąc, będę musiał. No. Ale na razie się tym nie przejmujemy. Płyniemy sobie w po... Czy ty naprawdę nie zdejmiesz pochodni, Geralt? Płynąc sobie w jakiś sposób, to trochę niebezpieczne. Nie wiem, czy masz tego świadomość. Dobra, to będzie pierwszy znaczniczek, który z chęcią bym odwiedził. O, coś tutaj na pewno będzie chciał mi zniszczyć łódkę. Chyba, że nie. Dobra, jest jakiś skarb, który jest ukryty. A ja zaraz sobie ten ukryty skarb przygarnę, patrzcie. Ciągnięty i list. O, wybrzeże wraków. No dobra. Powiedzmy sobie co... Co ty zrobiłeś, Geralt? To było spooky. Nie robi się tak. Możesz wypłynąć na brzeg? Nie może. Nie, mogłeś. Mogłeś, ale nie mogłeś. Dobrze, Geralt, rozumiem. Wydaje mi się, że wiem, gdzie jest kolejna paczucha. Ja nie chciałbym drogą wodną. Ale dobra. No i co, przycho? Udało się, jest spoko. Wybrzeże wraków, fajny sidequestik. Szkoda, że nie ma za niego expa, jest tylko loot, no ale... Ej, to zawsze coś. Ej, to przydatne rzeczy.
Ej, to można sprzedać. Hej, czasami to są na przykład dobre miecze. Albo i nie. Ale mogą być. Chwyć za ster. Zakręćmy, żeby nie walnąć. I cóż, zostało nam podróżowanie. Nie. Zły quest. Kot. Miał. Poszukiwania. No, czyli tak czy siak musimy sobie jechać. Znaczy jechać, no płynąć. W gruncie rzeczy i tak to wychodzi na to samo, ale... No płynąć jest trochę inaczej niż jechać. No jechać łódką, na rowerze samochodem, co ja, Lechroch Pawlak? Ale dobrze jest, tak sobie siedzieć, mieć to gdzieś, trzymać sobie za stera, łódka w sumie cały czas płynie sobie sama. Kontra i banda. Banda i banda. Oj, prawie bym się zderzył, ale udało się bronić. No tutaj mamy jakiś zatopiony stateczek. Wiadomo, że ja tylko przepłynę i od razu to wciągnę. Ale tutaj w tej okolicy. Zapiski czar... Oj. Niedobrze. Pusza wiedźmińskiego cechu kota. Miał. 14 po... Dobra, tego bazyluszka można zabić nawet, powiem szczerze. Właśnie. Czy mam jakieś bełty, które mogę... Przepraszam, bo ja wiem, że można to robić w wygodniejszy sposób, ale... No niestety to jest słabsze. Ale... Mam raczej Quen, więc się ciebie nie boję, panie bazyluszku. Nie mam już Quen, więc teraz się dopiero ciebie boję, ale... Jak będę ci cały czas tak ciachał, no to... Teraz sobie Quen. No, także nawet pokonaliśmy tego bazyluszka. I tutaj na tym stateczku, jakbyście chcieli, no to wiadomo, ja wam pokażę, w którym miejscu dokładnie znajduje się te wiedźmińskie rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba zejść pod pokład. I tutaj w tym miejscu powinny być te wszystkie fajne rzeczy. Te kusze, nie kusze. Te katusze. Dobra. Teraz prawdopodobnie pozostało mi tylko pójść do słynne miejsce. Na razie sobie zaznaczę, może gdzieś stąd jest wejście do jaskini, może tak to pokazuje, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, a nie zamierzam znowu skakać się łamać. Bardziej, że w zniszczonych gniazdach potworów mogę znaleźć runy i unikalne składniki rzemieślnicze. Bo ja taki jestem w ogóle fan rzemiosła wielki. Ja tak naprawdę to nie. O, dobra. Teraz trudniej o gładką czarownicę, a chciałoby się trochę poswawolić, nie? I chciała szukać medyka. Ach, ci wyrole, tak powiem. Niby łowcy czarownic, ale... No, z bereźnicy. To będzie zamknięte? Nie będzie, dobrze. Nie wiem, gdzie idę. Zaklinacz kuni. Zapiski czarodzieja o latającym jeleniu. To jeszcze nie mieliście. Dziennik kapitana Drablesa. Nie wiem, dlaczego to się niby zaktualizowało. No ale... Ej, spokojnie. Spokojnie. Nie gniewam się. O, notatki z badań. A, miejsce mocy. Magia. To miejsce mocy. Bum. I to jest akurat fajna rzecz, bo dzięki temu mamy sobie dodatkowy skill pointik, który mógłbym wydać tak naprawdę w albo mlynek, albo w tarczę. Dlaczego tak się stało? Co? Co? Dlaczego? Co? Ej, ulepsz. Tam dzieją się tutaj naprawdę dziwne rzeczy niestworzone, no ale...
A jak tam w ogóle moje mutageny? Cały czas nie mam czerwonego. Dobra. Żarty żartami, fajnie, że to się udało znaleźć, ale jak teraz na tej wyspie świątynnej... Zapiszę sobie, w ogóle będę mądry, patrzcie. To chyba, że nie zapiszę, no bo nie mogę. Aha, bo nie mogę pewnie jak skaczę, tak? Pewnie chodzi o taką głupotę. Może gdzieś tu jest jakieś tajemnicze zejście do piwnic. No do tego, jak to się nazywa. Do szańców, czy do tych tuneli Stalina. O, elo, łowcy czarownic, powiedz mi. Kolego. Jest tu jakiś fajny sposób na zejście? Czemu was tutaj tak dużo, ludzie? Mam 75 FPS-ów, ale... Czemu nie palą tych stosów poza murami? Nie wiem. No bo tutaj to definitywnie nie. To co robię teraz, to jest bardzo duży błąd. Geralcik, nie spadaj jeszcze. Jeszcze. Tu jest spoko. 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 Oj, nie? Dobra, są jakieś jaskinie. Czy mogę zobaczyć sobie na mapce jakoś? Jak się do nich dostać? To jest koniec jaskini, jaskinia idzie bardziej stamtąd. To mi nie pomaga trochę. Trzeba bym się z powrotem dostać do góry. W tym wypadku. Gdzie wy tutaj macie jakieś tajemne wejścia do jaskini, co? Trochę nie łapię. Trochę nie sczytuję tego. To się nie... Aha, no chyba, że trochę się zabijesz. No to spoko, no to macie coś przyjemnego. Dobrze, że zrobiłem save'a. No gdzieś jest jakaś jaskinia, przez którą ja tam muszę wejść. Ale nie jest to w żaden sposób jakoś sensownie oznaczone. Nie widzę, żeby gdzieś była jakaś grota, tylko to jest w połowie skał. Więc myślałem, że gdzieś z tej wyspy świątynnej będzie jakieś wejście, ale jednak nie. Myślałem, że przez czyjąś piwnicę się tam wchodzi. Ale niby nie do końca. No nie wiem, no po prostu trochę mi to zabija klina, bo fajnie byłoby się z tym obrobić, mieć to z głowy, ruszyć z innymi zadaniami, ale no... Jak tu progresować? Jak bronić się, kiedy ich jest więcej? Pojechałbym najchętniej na Skellige i wykupił wszystkie tam recepty od jakiegoś gościa, bo znalazłem tam typa i mówię, a sobie wykupię, a później nie, no poza odcinkiem takich rzeczy robić nie można. Nie, może gdzieś z tego miejsca jest tutaj jakieś wejście. No, elfia krew, co? Co? Elfia krew. Kalu i Dimon. Kurzęce cyce. Czyli pierś. Góry. A nie kurzęce cyce. Zamknięte, nie? Perły północy. Oxen i furt. Oxen furt jest całkiem fajny, nie powiem, że nie. Niech prowadzi cię wieczny blask. Ja bym chciał, żeby coś... innego mnie prowadziło. Od teraz każdy twój... To jest co? Każdy mój co? Dobra, tu na pewno nie. Nie wiem, po co w ogóle jest to zejście tutaj. Chyba po to, żeby patrzeć w przepaść, jak ktoś lubi. Elfia krew, co? Nie mam żadnej elfiej krwi, gościu. Polerne klasztory, jak one działają. Obserwuj, obserwuj, tylko podpowiedz mi, jak się tam dostać i będzie spoko. Bo nic mi innego na myśl nie przychodzi. Gdzie tu może cokolwiek takiego być, by pozwoliło mi się wczołgać? Naprawdę nie mam pojęcia. W ogóle są tutaj takie miejsca. Głowę. Bo z góry powinienem teoretycznie zobaczyć jakieś wejście do jaskini czy coś, albo powinien być jakiś charakterystyczny domek. Tak, byłem. Ej, nie wolno tak mówić o zimie. Tam rezydował kiedyś król Foltest. Jesteście nie mili. Może tu mogę komuś do chaty się wbić? Później tunelami iść? No nie wiem, no tak by to wyglądało, no tylko że nie ma sensu chyba się błąkać i szukać tego.
I niby poza nagraniem miałem to zrobić, ale poza nagraniem pomyślałem, a pójdę sobie gdzie indziej, no i przy okazji też ponagrywałem Gwinta. Więc pomyślałem w sumie, no dobra, spoko, wyszły dwa odcinki, karcianki. A... Tak, to znowu ja. No jak widać, goście został skart ograbiony. Bolt Frey. Kamień runiczny, Veles. Nie masz jakiegoś większego glifu, lepszych znaków. No nie możesz. Dobra, gościu. Bywaj. Bywaj częściej na moim kanale. Dobra, później się tym zajmiemy, najwyżej poza odcinkiem. Rozmawiam z Lotarem, ale to na jakimś ligę w ogóle. Tajemnicze ślady. Główne. List cudzołożnic. Tam. I gdzieś koło rynku jest, nie? Nie, koło bramy tretogorskiej. Proszę bardzo. Ludzie nie ufają nie ludziom. Zwierzęta nie ufają nie zwierzętom. Gra. W gry. Pozwala na podziwianie ekwipunku Geralta. Och, Geralt, jaki ty masz dobry ekwipunek. Jak dobrze wyglądasz. Halo, uchodźcy. No naprawdę. Cześć, piesu. Serio, nie miałem wejścia od bramy hierarchów? No to dobrze. Teraz mam. Globetrotter, cóż to jest za osiągnięcie? To fast traveli już odkryłem. Dobrze. Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu wpuszczać. Roza Varadr. No to fajnie. Terminarze Jaskra. List od Fanki. List od Fran. O, nie mogę wejść. By to było otwarte tylko o konkretnej godzinie? Ja muszę wejść stąd. O, Zoltan! Ktoś tam lewitował w tle i nie miał torsu. Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą. Nie ma Zoltan. O, lutnia Jaskra. Może nawet Jaskry dostać? Geralt, jak zawsze w porę. Co tam, stary druh? Jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. Dobra, czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Wedle życzenia. Wiadomo, że tak. A, czyli tylko ich można pobić niestety. Znaków nie mogę używać, a szkoda. A chciałem użyć znaków. Co? W co jestem, przepraszam? No. A sobie zjem coś przy okazji, żeby mieć regenerację. Z ciebie utknęłem w praniu, gościu. Masz gonga. I zabijamy. Boom. Boom. No to... No, sprawnie nam poszło. Młodzi dynamiczni, jak zawsze zdolni. Sto lat cię nie widziałem, druku. Witaj, Zoltan. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem ostatnio. Przez tę wojnę mahakamskiego trójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Ach. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? A, parę rzeczy. Chodzi o Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero. Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6, 7? Ale co ona tu właściwie robi? Dobre pytanie. Nie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i Dziki Gon. Niedobrze. No niedobrze. Nie, nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. No właśnie, gdzie jest Jaskra? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. No dupa czekała. Nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie mam, co się stało. Rozejrzyjmy się.
Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. No byłoby fajnie. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. Pukałem. Boom. 10 beczek wytrawnego z Tusą. 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. Tak? To jego terminarz. Wygląda na to, że Jaskier traktuje ten interes poważnie. Żebyś wiedział. Nigdy nie widziałem, żeby tak się starał. No dawaj, Zoltan. Z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. A dobrze czy źle? Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Ktoż by przypuszczał? Niezły pomysł. Jaskier ma długi język. Może wypaplał którejś ze swoich przyjaciółek coś, co nas na niego naprowadzi. No właśnie na to liczę. No dobra. Musimy się jakoś podzielić. A niech będzie tak. Przepraszam dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? No ja chyba z tej książki, tak? Zaczekaj. To jest wierszem. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Mi spoko. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok. Właśnie widzę. Dobra, co my tu mamy? Kolegium profesorów Uniwersytetu Oksenfurckiego ma zaszczyt nadać Julianowi Alfredowi Pankracowi, wicehrabiemu de Lettenhove, tytuł magistra septem artes liberales. Liberales. Ma za mały nos. No ale właśnie o to chodzi, żeby wszystkie wady poukrywać, tak? Na tym to polega. Gdzieś tam jest prawda. Dobra, czy moje wiedźmińskie zmysły coś tu jeszcze wypatrzą w tym jego zamtuzie? Być może już nie. Ale nie zaszkodzi. A nie. Dobra, gdzie znajdę Vespulle? A porozmawiać z Zoltanem, ale to chyba na samym końcu. Teraz mogę też. Mi się wydaje, że najpierw powinienem zdobyć jakieś informacje, no ale skoro mam opcję porozmawiać z Zoltanem. Ej, Zoltan! Co tu jeszcze robisz? Szukasz czegoś? A, sprawdzam, czy nic nie zginęło. Cholera wie, czy czegoś nie wynieśli i nie sprzedali. Jasne, jasne. Dobrze się składa. Chciałem ci jeszcze o coś zapytać. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba, i siennik się nada. Molly sprząta w willi baronowej Lavalette. Miał w zasięgu baronową, a poprzestał na pokojówce? Wiesz, Jaskier nie szereguje ludzi ze względu na pochodzenie. W łóżku wszyscy są równi. Mądre podejście. Tak, dobry poeta to dobry obserwator życia, a taki musi badać świat z różnych perspektyw. Zwłaszcza z łóżka. Gdybym go nie znał, pomyślałbym, że jest zazdrosny o Marabelle. Ech, to chyba nie to. To jego dawna uczennica. Trochę mi o niej opowiadał. Chyba nie chcę tego słuchać. I słusznie, bo w którymś momencie zaczęło się robić między nimi dziwnie. To znaczy? No, kazała mu się przebierać, mówiła do niego Christiana, siebie nazywała Anastazją. Oczywiście, galopująca perwersja. Żebyś wiedział. Raz mu powiedziała, że jest jej ogierem, a ten to oczywiście wziął za komplement. Ale jak wyjęła z szafki wędzidło i lejce, to zwiał przez okno. Ciekawie mieli. Vespulle, coś mi mówi to imię. Czy to nie ona kiedyś wyrzuciła przez okno jego gacie? Ona. I darła się na pół Nowigradu, że jest łajzą i zachrypniętym bażantem? Ona. Wracała za nim doniczkami? Tylko nie doniczki. Doniczki niszczą nogi. Gorzej.
Jak róża to nie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Karłem? No, nie podejrzewałem go o taką skromność. Karzeł to gwychyr rozy faratre. Dobra nazwa, co? Aha. Myślałem, że to jakiś... Dobra. Faratre? Jej ojciec nie jest przypadkiem nilfgaardzkim ambasadorem? Jest. Znasz go? No, znam. Dużo powiedziane. Zamieniłem z nim dwa słowa na zamku w Wyzimie. No, to masz mniej więcej jasność, co to za jegomość. Zatrudnił Jaskra, żeby uczył jego córki sztuki retoryki, ale ponoć mała Roza bardziej upodobała sobie szermierkę. Nie wierzę. Zamieniła światowej sławy barda na zwykłego fechmistrza? Podobno nie jednego. No ładnie. Co chwilę słyszę, że jej kolejni nauczyciele rezygnują, bo spuściła im manto. Teraz podobno jej ojciec znowu szuka kogoś... O, no to mógł mi się tam wkręcić. Dobrym jestem fechmistrzem akurat. Postać niezwykła, co naturę ma zmienną. Kto spojrzy w jej oczy, dostrzeże niejedno. Wyczuwam jakąś większą fascynację. No, nie przepadam za elfkami, ale to jest wyjątek. Sama Francesca Findaber byłaby o nią zazdrosna. Może jednak sam do niej pójdziesz? Nie, lepiej ty to zrób. Aha. Czemu? Widzisz, elfia uroda jest jak młode wino z Beauclair, a ja jednak wolę czystą wódkę. Dobra, dzięki. No to chyba wiem to, co chciałem wiedzieć. Dzięki za pomoc. Fajnie się dowiedzieć jakichś takich szczegółów. Prawdopodobnie będzie to przydatne, jeśli chodzi o quest. Potem pogadaliśmy sobie z Zoltankiem. Kula. Do czego od parszywych krasnali wyzywasz? Krasnale są spoko. Nawet te ogrodowe. No bo przypaliłem sobie kawałek dupy. Uwielbiam to robić. Dobra, Wespula. O. Kurczybyk. Wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień. Pan junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie, masz ochronę. Nie płacisz! Ej. I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? O, cześć. Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Właśnie, że moja. Bierzcie pieniądze i zjeżdżajcie. To tak nie działa. Wespula ma zapłacić albo dostać nauczkę. Uznajmy, że udzieliliście jej werbalnej reprymendy, a teraz won, albo to ja wam dam lekcję. Chodź, złoto to złoto. Dostaliście kasę, mam go sporo. To wynocha. To, że pracujecie dla skurczybyka, nie znaczy, że jesteście dziękuję, tak źli jak on. Jeszcze są na świecie ludzie gotowi bezinteresownie pomóc nieznajomej. Nie do końca bezinteresownie i nie całkiem nieznajomej. O czym ty... poznaję cię. Ty jesteś ten wiedźmin, co ciągał Jaskra na dziwki. Żerad, tak? Geralt, nie Żerad. A, to przepraszam. Jakie? Tłumacz mi coś. To niby ja ciągałem Jaskra na dziwki? No tak mówił, że zawsze byłam tą jedyną, tylko wpadł w złe towarzystwo twojej tego krasnoluda, co mu zawsze kogut sterczy. I daliście mu zły przykład. Wino kobiety. Ach. I śpiew. To też od nas podłapał. Będę się z nim musiał rozmówić. Jak myślisz, gdzie Jaskier może się podziewać? To jest dobre pytanie. Nie łajdaczy się gdzieś, barząd zachrypnięty, łajza kłamliwa. Barząd zachrypnięty. O, chyba ci czymś podpadł. Tym, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Jurek. Najpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... A, wywaliłam go na zbity pysk. Gacie przez okno. Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru.
Gorset miała tak ściśnięty, że o małe jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. No dobra, już tam się nie wyzywaj. Dzięki za pomoc. Ale już mam 30 minut, także... Słuchaj, chcesz? Jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. Tobą. Wiąże, co? No. To jak już mówiłem, to już chyba będzie koniec, bo mamy 30 minut. Świadczenie bardzo ładne, jeszcze mamy tylko 4 osoby do przepytania. A tymczasem bywajcie.